Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drodzy przedstawiciele naszych władz parlamentarnych, samorządowych, mundurowych, pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w tym sanktuarium w Chrystusie Panu, siostry, bracia. Myślę, że wszystkim jest nam znane takie doświadczenie, a jeśli nie, to z góry przepraszam. Kiedy byliśmy z naszej modlitwy niezadowoleni, skończyliśmy się modlić i czujemy, że nie tak to miało wyglądać. Coś tej modlitwie brakowało. Spodziewaliśmy się zupełnie czegoś innego. Od razu chcę zaznaczyć, że w modlitwie nigdy nie chodzi o to, abyśmy byli zadowoleni, bo to nie jest istota. Zarówno inicjatywa, jak i główny akcent w tym dialogu z Bogiem leży po Jego stronie, a nie po naszej. A więc nie nasze zadowolenie stanowi kryterium tego, jaka to była modlitwa. Ale jeśli doświadczamy czasem takiego niezadowolenia, to jest to poważny sygnał, że coś jest nie tak i to powinno nas skłonić do zadumy, do refleksji, do przemyśleń, dlaczego tak się dzieje. Jest to doświadczenie, które powinno nas zmobilizować do tego, abyśmy poszukali przyczyn tego, że właśnie jest tak, a nie inaczej. I siostry, bracia, jestem przekonany, że to nie jest kwestia pewnej alternatywy czy wątpliwości, mam się modlić czy nie modlić. Bo gdybyśmy tu mieli wątpliwość, to by nas tu już z pewnością się połowy nie było. Problem jest w czym innym. Wiedząc, że mamy się modlić ze względu na nasze zbawienie, na nasze dobro, jawi się pytanie, jak to robić? A zatem problem nie leży w istocie, w sensie faktu, modlić się czy nie, tylko problem leży w metodzie. Jak to robić, aby ta modlitwa zawsze dawała również i zadowolenie. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, co zapisał święty Łukasz, zdanie, które być może nas lekko zaskoczy. A przynajmniej do całości tego obrazu uczniów nam zupełnie nie przystaje. Bo oto przychodzą pewnego dnia uczniowie do swojego mistrza, jak zapisał święty Łukasz, przebywającego w pewnym miejscu, który skończył właśnie modlitwę. I wtedy uczniowie kierują do niego prośbę. Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan, chodzi o Jana Chrzciciela, nauczył swoich uczniów. Przecież uczniowie to są ci, którzy żyli w cieniu Jezusa. Doskonale na własne uszy słyszeli, czego nauczał. Na własne oczy widzieli, co czynił, łącznie z cudami. Żyli tak blisko Jezusa, że już bliżej nie można. A z modlitwą mieli problemy. I oni tego nie kryją. Mówią o tym otwarcie, właśnie prosząc. I jest nas być może taka pokusa pewnego usprawiedliwienia tych naszych niezadowoleń, bo jeśli zauważymy, że apostołowie mieli problem, to co dopiero my? To byłoby w pewnym sensie nawet i zrozumiałe. Apostołowie czują się bezradni, są bezsilni i proszą Jezusa o to, aby nauczył ich się modlić. Kiedyś się zastanawiałem, jakie mogą być przyczyny tego naszego niezadowolenia. Że ta modlitwa nie wychodzi nam tak, jak byśmy chcieli. Oczywiście tych przyczyn jest wiele. To jest ogromna wypadkowa, wiele różnych okoliczności.
Ja chciałbym dzisiaj na kanwie tego Bożego Słowa, zwłaszcza Ewangelii, ale też pierwszego czytania, tej natarczywości wobec Pana Boga, który ma ocalić chociażby ze względu na tych nielicznych i Sodomy i Gomorę, zwrócić uwagę na jedną z tych przyczyn. Są takie modlitwy, które odmawiamy z pamięci, bo je umimy. Ktoś nas tego nauczył. Albo też posługujemy się tekstem, który mamy gotowy przed sobą. Z książeczki, z obrazka, z czegokolwiek. To jest jak najbardziej godna pochwały forma modlitwy. Ale jest w niej ogromna pokusa. Że będziemy coś mówić szeptem, na głos, czy nawet w myślach, indywidualnie czy we wspólnocie, ale w danym momencie nie będziemy się z tą treścią zupełnie utożsamiali. Jakaś swoistego rodzaju duchowa schizofrenia, jakieś takie wewnętrzne rozbicie człowieka. Mówimy coś do Boga, ale nie mamy zupełnie świadomości, o czym mówimy. Siostry, bracia, to jest pokusa, która nie jest niczym nowym, bo o niej już mówi 7 wieków przed narodzeniem Chrystusa prorok Izajasz, w którego to usta Pan Bóg wkłada słowa mające charakter pewnej pretensji, żalu wobec swojego ludu, który tak bardzo umiłował. I mówi Pan Bóg tak. Ten lud czci mnie tylko wargami, ale sercem swym daleko jest ode mnie. Można mówić, a nie być obecnym. Można, przepraszam za wyrażenie, klepać słowa, cały potok słów, można Pana Boga zagadać i można być tym nieobecnym. Na modlitwie musi być zawsze obecny cały człowiek. To, co mówimy, ma być wyrazem tego, co w danym momencie czuje nasze serce. A to, co jest w naszym wnętrzu, czego normalnie gołym okiem nie widać, zaczynamy to niejako objawiać wobec drugiego człowieka i innych poprzez to, że wypowiadamy takie czy inne słowa. I w tym kontekście spróbujmy chociaż na moment się zastanowić, na ile mamy świadomość, o co chodzi w tej modlitwie, którą dzisiaj Pan Jezus na kartach Ewangelii Świętego Łukasza nam daje jako wzorcową. Jest to modlitwa, która stanowi odpowiedź Jezusa na ten problem uczniów proszących o to, aby ich nauczył się modlić. Możemy się domyślać, że apostołowie proszą swojego mistrza: Panie, pokaż, jak to robić. A Pan Jezus, odpowiadając na ich prośby, nie mówi o metodzie, ale daje treść. Ale jak się nad nią zastanowimy, ta treść jest tak genialna, w niej jest jak w soczewce skupiona cała istota Ewangelii, że w tej treści jest także i metoda. Czy mamy świadomość, że modlitwa Ojcze Nasz, którą znamy, jest zbiorem poukładanych odpowiednio próśb? Ta kolejność nie jest przypadkowa. Tu nie ma żadnej spontaniczności. Tu jest wszystko elegancko poukładane. Tych próśb jest w tej wersji, którą znamy i odmawiamy w czasie liturgii, dokładnie 7. Ale w pierwszej części tej modlitwy pierwsze 3 prośby odnoszą się do Pana Boga, nie do tego, co ziemskie. A dopiero w drugiej części pozostałe 4 prośby dotyczą naszego ziemskiego życia na ziemi, począwszy od tego, aby nam nigdy na co dzień nie zabrakło chleba, aby nikt z nas nie chodził głodny. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dlaczego taka kolejność? Dlatego, że w Ewangelii
I ta dzisiejsza właściwie modlitwa jest doskonałym tego komentarzem. Chrystus daje nam konkretne zadanie, mówiąc: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Siostry, bracia, zawsze taka hierarchia w modlitwie, nigdy na odwrót. Zawsze prosimy w sprawach Boga, a później człowieka. Taka jest naturalna kolejność. Tak nas Pan Jezus o tym uczy i tak nam daje jako wzór modlitwy, swojej modlitwy, będącej jednocześnie modlitwą całego Kościoła. Czy zachowanie tej hierarchii nie będzie przyczyną tego, że będziemy z modlitwy wychodzili zadowoleni? Pan Jezus, spełniając prośbę uczniów, widzących Mistrza modlącego się do Ojca, ofiaruje im swoją własną modlitwę. Tak należy odczytać tekst modlitwy pańskiej, która jak fala modlitwy przetacza się, płynąc od głowy i przechodząc na całe mistyczne ciało, którym jest Kościół. Zauważmy, że początek modlitwy, rozpoczynający się od słów Ojcze nasz, wskazuje na fakt, że mamy do czynienia z kontynuacją modlitwy Jezusa. Kiedy On modli się do Ojca, zawsze rozpoczyna w ten sam sposób. Zwraca się do Boga Ojcze, tak jak i nam kazał się zwracać do Niego. I dla przykładu. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. To w czasie wskrzeszenia Łazarza. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. To wtedy, kiedy mówi o Królestwie Bożym przeznaczonym dla prostaczków. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. To w czasie męki. I wreszcie na krzyżu: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Tak się modli Jezus. Cała modlitwa Ojcze nasz jest zawarta i jest streszczona w tym początkowym wołaniu. Ono kryje w sobie istotę modlitwy chrześcijanina, które zawsze jest ufnym wołaniem kierowanym jako dziecko do Boga, którego postrzegamy jako dobrego i kochającego bezgranicznie Ojca. A więc modląc się tym tekstem modlitwy Ojcze nasz, nie można nie mieć świadomości, czego ta modlitwa dotyczy. Człowiek musi wiedzieć, o co Boga prosi. Bo w przeciwnym razie będziemy mówili, ale naszego serca to nie będzie. I wtedy będziemy znowu niezadowoleni. Siostry, bracia, w tym kontekście również mam przed sobą treść jednej z modlitw ku czci świętego Krzysztofa, którą być może nie jeden z nas odmawia. Zwłaszcza wtedy, kiedy zasiadamy za kierownicą samochodu, czy siadamy na motor. Czy mamy świadomość, o co w tej modlitwie chodzi? Tam też są prośby, bardzo konkretne. Jest prośba o bystre oko i pewną rękę. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że to są dwie wartości, które są możliwe tylko w przypadku człowieka, który zasiada za kierownicą czy na motorze trzeźwy. Bystre oko i pewna ręka. Dalej prośba o uniknięcie wszelkich wypadków, kolizji i nieszczęść. Błaganie o pohamowanie pokusy nadmiernej prędkości. I prośba
o szczęśliwe dotarcie na wyznaczone miejsce. Same konkrety. Program idealnego kierowcy. Wzorzec godny pochwały i naśladowania. Ale myślę, że każdy z nas ma tę świadomość, że żadna modlitwa, nawet najpiękniejsze słowa, nie działają jak automat. Nawet najbardziej gorliwa modlitwa nie spowoduje, że słowa takie czy inne się wypełnią. To jest prośba ważna, bo Pan Bóg kazał nam w modlitwie prosić. Prośba do Boga o umocnienie naszych wysiłków, bo one są konieczne w realizacji tego działania. I modlitwa ku czci świętego Krzysztofa ma się stać inspiracją do tego, że każdy zasiadający za kierownicą pojazdu potraktuje te prośby jako swoje własne i potraktuje je poważnie, na serio. Prośmy więc dzisiaj Boga, aby modlitwa kierowana do Niego przez stawiennictwo patrona kierowców spowodowała, że wszyscy poczujemy się autorami tego tekstu. Bo to jest oczywiste, każdemu z nas zależy na tym, aby treść tej modlitwy stała się rzeczywistością. Bo wszyscy chcemy, abyśmy zawsze zdrowi i szczęśliwie docierali do celu naszych podróży. Ale w tej prośbie uczniów, Panie, naucz nas się modlić, jest też połowa odpowiedzi. Panie, naucz. Apostołowie mają świadomość, że modlitwy trzeba się uczyć. Nie ma innej drogi. I to jest tak oczywiste, że mógłbym w ogóle tym się nie mówić. Modlitwy uczymy się na modlitwie. Innej szkoły nie ma. Można o modlitwie wiele wiedzieć. Można czytać całe tomy. Można głosić piękne rekolekcje, całe misje. Można pisać o modlitwie prace naukowe z zakresu teologii duchowości i zdobywać kolejne stopnie akademickie po habilitację włącznie. To się dzisiaj czyni. To wszystko jest ważne. To pomoże. Ale modlitwy jeszcze nie nauczy. Modlitwy uczymy się na kolanach. Modlitwa jest pewną umiejętnością czy duchową sprawnością, którą człowiek coraz bardziej zdobywa, poświęcając Bogu czas na wspólnej modlitwie. Modlitwa jest, jak powie w ostatnich latach swojego pontyfikatu święty Jan Paweł II, wielokrotnie do tego wracał, jest sztuką, tak ją nazywał, którą można zdobyć tylko poprzez obecność na wspólnym dialogu z Bogiem, który mnie bezgranicznie umiłował. Trzeba nam prosić, podobnie jak uczniowie, abyśmy z pełną świadomością swoich barier, ograniczeń, które powodują, że bywamy z tych naszych praktyk i czasem modlitwy niezadowoleni. I wołamy dziś z głębi naszych serc, za uczniami, Panie, naucz nas się modlić. Spraw, aby każda nasza minuta spędzona na modlitwie z Tobą przynosiła każdemu z nas umocnienie, siłę i wsparcie. Amen.